Здравствуйте, меня зовут Ян Моровицкий, и сегодня в программе «Вот так» на Белсате гость, глава департамента Министерства иностранных дел Польши, департамента стратегической коммуникации и противодействия международной дезинформации Томаш Хлонь. Пане амбассадоре, день добрый. День добрый. Еще одна вещь, о которой я хочу сказать. Наш гость был послом Польши в Эстонии и в Словакии, а также в ближайшее время собирается в Финляндию возглавить там дипломатическое представительство Польши. Пане амбассадоре, може найперв хотел бы вас запитать о тен выраз дезинформация. Бо з єдної сторони мені вінці можна зрозуміти, о це ході. З другої сторони, коли мовімо, наприклад, о різних інформаціях, о праці дженікарській, праці телевізії, рівніж телевізій панствових, ну, різні то бива. Наприклад, телевізія панствова російська, мам на мишлі RT, то вони мовлять, що попросту даємо альтернативну інформацію. Więc gdzie ta granica pomiędzy dezinformacją i na przykład informacją alternatywną? Przede wszystkim za zaproszenie. Ja очень rad, że mogę wyskazać się i pogadać się dzisiaj o dezinformacji z wami. Da, to samej ważna problema, ili jedna z samych ważnych problem bezpieczeństwa существенного мира, конечно, да, i my по этому поводу создали этот департамент в польском МИДе, чтобы противостоять дезинформации более эффективно. Отвечая на пана питание, чем есть... Пан Швед не мовит по-русски. Дякую бардзо. Але прецизийно и по-польску. В связи с чем, если говорить о само поєнті дезинформации, оно не есть до конца сдефиньоване, особенно в правном wymiarze nie ma jeszcze precyzyjnych definicji. Natomiast w Unii Europejskiej mówimy o tym, że dezinformacja ma miejsce wówczas, kiedy ktoś intencjonalnie rozpowszechnia nieprawdę w celu wyrządzenia komuś szkody. Ta szkoda może być szeroko zdefiniowana. W przypadku rosyjskiej dezinformacji mówię o tej, z którą się zmagamy, której przeciwstawiamy się i z którą walczymy. Mam nadzieję, coraz bardziej skutecznie i asertywnie. Chodzi tutaj o wpływanie na nasze decyzje polityczne, chodzi o powodowanie, że w społeczeństwach w Polsce, ale w ogóle w społeczeństwach Zachodu mamy mocną polaryzację na tle różnych ważnych kwestii i bezpieczeństwa, i życia społecznego, migracji, pomocy Ukrainie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Rosja przede wszystkim jako ten główny sprawca dezinformacji na świecie próbuje nam w sposób oczywisty, z zamiarem oczywistym wyrządzenia szkody. Tym właśnie, tym jest dezinformacja. Przy czym czasami również używa się, szczególnie w Unii Europejskiej, takiego troszkę bardziej rozbudowanego pojęcia. Mianowicie mówimy o obcej manipulacji informacjami i w ingerencji w nasze życie społeczne, w nasze życie polityczne. I wówczas chodzi bardziej o takie skoordynowane kampanie, prawda? Czyli ktoś tworzy strony internetowe, na których jest dezinformacja rozprzestrzeniana, i jednocześnie tworzy cały aparat wsparcia dla tych stron, polegający na tym, że boty czy trolle kierują zainteresowanie i ruch w tej przestrzeni informacyjnej ku tym właśnie fałszywym źródłom informacji. Pan pracował w Estonii jako ambasador Polski akurat. W tych latach, mam na myśli 2007, z tego co pamiętam, wydarzyły się takie historie, które były w różnych krajach, również w Rosji, na Zachodzie, w mediach pokazywane. Mam na myśli historię z przeniesieniem pomnika, tak zwany pomnik brązowego żołnierza. Tak. I akurat moim zdaniem to jest dobry taki przykład, w jaki sposób ta dezinformacja albo
informacja nieprecyzyjna, jak to może działać w takim kraju jak Estonia na przykład, bo w końcu doszło do zamieszek w stolicy, w Tallinie. I jak pan obserwował te wydarzenie? Może właśnie pewne porównanie do dzisiejszych wydarzeń można jakieś wnioski z tego zrobić? Jak to funkcjonuje? Jak to działa? Takie problemy, jakie wówczas wystąpiły w Estonii, zamieszki uliczne, można dzisiaj dużo, dużo łatwiej wywołać. W związku z tym, mamy internet już. Mamy media społecznościowe. Wówczas nie było jeszcze tak rozpowszechnionych mediów społecznościowych, jak to ma miejsce dzisiaj. Ale ta informacja się rozprzestrzeniała i ci, którzy wyszli na ulicę w Tallinie, nie do końca wiedzieli, dlaczego rząd Estonii podjął taką decyzję i co ta decyzja tak naprawdę oznaczała. Mianowicie oznaczała przeniesienie tego pomnika w inne miejsce w Tallinie. Cmentarz. Tam, gdzie również można, ci, którzy uważali, że powinni oddawać hołd, prawda, czy celebrować pewne rocznice, mogą równie dobrze na tym miejscu, to czynić. Natomiast to, co się działo przez lata w centrum Tallina, w sercu Estonii, to były masowe imprezy gloryfikujące te 50 lat zniewolenia, prawda, okupacji, to co Estończycy uznali za okupację sowiecką. Wówczas te ataki na infrastrukturę, tak, na urzędy estońskie czy instytucje takie jak banki, one były dość prymitywne. Dzisiaj te możliwości połączenia dezinformacji z innymi działaniami hybrydowymi, atakami hakerskimi czy atakami na trakcje, czy to kolejowe, czy energetyczne, są dużo, dużo, dużo większe. Więc to niebezpieczeństwo dzisiaj jest większe, może występować częściej. Mieliśmy przykład ostatnio w Wielkiej Brytanii, kiedy oskarżano migrantów, prawda, muzułman o masakrę w Southport i przerodziło się to w bardzo poważne zamieszki, prawda, i niepokoje społeczne. W skali całego kraju, tak. W skali kraju. I było spowodowane właśnie między innymi dezinformacją w sieci. Jakie tu jest pana zadanie? Bo widzimy na przykład po tych wynikach, które reprezentuje nasz projekt, nasza telewizja Belsat, że na pewno jest zapotrzebowanie takiej informacji, na informację, prawdziwą informacją, która się różni od tego, co proponują źródła rządowe rosyjskie czy białoruskie. Co tutaj Polska może zaproponować widzom, na przykład obywatelom Rosji, Białorusi? W jaki sposób Polska może tu działać, żeby zaproponować inną informację? Wie pan, naszym zadaniem, zadaniem komórki, którą kieruję, jest, może to zabrzmi troszkę górnolotnie, ale tak jest rzeczywiście. To jest wzmocnienie naszej odporności na dezinformację. Prawda? Mówię naszej, czyli i społeczeństwa, i państwa, i państw Unii Europejskiej poprzez współpracę w Unii Europejskiej i Zachodu w całości. Prawda? To jest nasz główny cel. Jeśli chodzi o to, jak osiągnąć ten cel, to mamy do wykonania jeszcze dużo pracy, która polega na tym, żeby stworzyć pewien system obejmujący wiele aspektów tegoż przeciwdziałania, a więc począwszy od strategii komunikacyjnych, poprzez regulacje prawne, tworzenie pewnych instytucji, poprzez media, poprzez edukację medialną, niesłychanie ważna rzecz, poprzez wspieranie mediów również lokalnych, także
stworzenie całej takiej infrastruktury ochrony interesów Polski i naszych partnerów przed dezinformacją. I w ten plan wpisuje się również wsparcie dla takich ośrodków jak Bielsat, dla takich ośrodków jak Polskie Radio dla Zagranicy, po to, byście Państwo mogli docierać ze swoim przekazem, jak to ktoś kiedyś powiedział niedawno w mojej rozmowie ze mną, między innymi jedynej, z przekazem jedynej niezależnej stacji telewizyjnej białoruskiej, prawda, nadającej programy po białorusku. A więc bardzo mocno chciałbym podkreślić tą niezależność państwa, prawda, mediów, które mogą wykonywać swoją misję tylko wówczas, kiedy są wiarygodne, prawda? Więc to jest kluczowy aspekt. I my chcielibyśmy stworzyć państwu warunki, czy nadal tworzyć te warunki do pracy, byście z przekazem waszym docierali do audytoriów w Białorusi, w Ukrainie, w Rosji, ale także w państwach zachodnich, gdzie mieszkają Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, gdzie aktywna jest diaspora z tych państw. Jesteście jako Bielsat, mam troszkę porównania, prawda, chociażby z tym, co robi telewizja TV Dość. I w mojej ocenie wasze programy stoją na dużo wyższym poziomie, również profesjonalnym, również jeżeli chodzi o infrastrukturę, którą dysponujecie, i po prostu są ciekawsze. Ja oglądam wasze wiadomości z dużo większym zainteresowaniem niż wiadomości waszej znaczy nie mówię konkurencji, no w jakimś sensie jesteście konkurentami, no tak, ale tak jesteśmy. Ale jeżeli mogę się pokusić o pewne porównania, no to zdecydowanie państwa programy są dużo bardziej interesujące i chcielibyśmy, życzę Państwu, żebyście takimi pozostali, żebyście zdobywali coraz szerszą publiczność również i by Wasze programy były możliwe do odbioru i przez nadawanie tradycyjne, ale także poprzez nowoczesne środki komunikowania, poprzez platformy społecznościowe, obecność w mediach społecznościowych. To jest szalenie istotne i tutaj myślę, możecie również liczyć na nasze wsparcie, żeby tak się stało. Myślę, że jednak są pewne różnice, jeżeli chodzi o sytuację i zadanie, które na przykład stoją przed nami, przed panem, jeżeli mówimy o Rosji i o Białorusi. Jak wygląda sytuacja ta z Białorusią? Co tutaj jeszcze można zrobić? No, jest Belsat niewątpliwie, no ale jakie są jeszcze inne, mogą być inne zadania w tej naszej rzeczywistości, w której żyjemy? No, z całą pewnością Bielsat jest tym głównym środkiem przekazu obiektywnego do Białorusinów. Myślę, że to, co jest szalenie istotne, to jest wspieranie tych wszystkich Białorusinów, którzy chcą angażować się w pracę niezależnych mediów. A nie tylko mediów, również organizacji pozarządowych, które zajmują się właśnie takimi problemami jak dezinformacja. Macie Państwo tutaj wiele do pokazania, prawda? I ja mam w swoim środowisku wiele osób związanych i z działalnością Bielsatu, i z działalnością innych organizacji, które są aktywne w Polsce na migracji. I wspieramy również te inicjatywy, które dotyczą działalności mediów i przeciwdziałania dezinformacji w sposób bardzo aktywny. Także możecie liczyć Państwo również, mówię tu do widzów, na wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mamy pewne środki, którymi dysponujemy i także mamy to na uwadze, by poszerzać ten katalog
instytucji i ośrodków, które docierają z obiektywną wiedzą w sposób interesujący do odbiorców i na Białorusi i w innych państwach. Kiedyś Adam Mickiewicz pisał, że hordy ludów wyszły z tej ojczyzny, nie pozostawiając śladów swojego życia, mając na myśli akurat Rosję. No, wiemy, jak wygląda sytuacja teraz w tym kraju. Akurat Belsat został uznany tam za organizację, nieżelatelną organizację, tak to brzmi po rosyjsku. Oczywiście to nie znaczy, że nie można i nie wolno oglądać tej telewizji. Nadal to można robić, gorzej już z komentowaniem. Natomiast jest takie pytanie, na ile nasi widzowie, czyli ci ludzie, do których warto próbować docierać, oni się znajdują w Rosji, czy to są Rosjanie, którzy mieszkają już poza granicami własnego kraju? I w jaki sposób tworzyć taką narrację, ten produkt, który proponujemy? Czy ta Rosja, która została w Rosji, to już, no, mówiąc wprost, nie do uratowania? Czy jeszcze można coś zrobić z Rosjanami, którzy mieszkają we własnym kraju? Czy jednak ta propaganda rosyjska i putinowska na tyle mocna, że tam po prostu nie mamy szans, żeby wygrać tą walkę i zostaje nam tylko rozmawiać z Rosjanami, którzy wyjechali z Rosji? Panie redaktorze, historia nam podpowiada, że nie można tracić nadziei, prawda? I powinniśmy wierzyć w to, że Rosjanie, również ci, którzy pozostali w Rosji, znajdują możliwość, by oglądać i Bielsat, i oglądać inne niezależne media. Któż, pan jest może zbyt młody, żeby to pamiętać, ale w 89 roku, któż nas... Już pamiętam 89. Koniec lat 80, prawda? To wszystko bardzo szybko poszło. I w Polsce, i w innych państwach tego obozu wschodniego wówczas, a potem to, co się stało w samej Rosji, prawda, w Związku Radzieckim i w samej Rosji. To był proces bardzo szybki. I wówczas ci, którzy pracowali dla, czy też słuchali Głosu Ameryki, prawda, BBC, ja należałem do tej, do słuchaczy na co dzień praktycznie. No, tak się zastanawiam, na ile oni byli, na ile oni wierzyli w swoją misję, że ona tak szybko wówczas może przynieść efekt w postaci absolutnej zmiany, prawda? Końca zimnej wojny. Więc ja uważam, że to nie jest syzyfowa praca, że ta praca jednak przyniesie efekt. I musielibyśmy wejść w dyskusję o tym, na jakim etapie w tej chwili jest Rosja, prawda, i to społeczeństwo. Właśnie, to lata 70., 80., koniec 80. Gdzie jesteśmy, prawda? Wydaje się, że kierunek, który obrał przywódca, czy też no, Władimir Putin, to jest kierunek raczej na równi pochyłej niż kierunek rozwoju. I no, trudno prorokować, ale być może wcześniej niż później dojdzie do zmian protestów w Rosji, które przyniosą efekt, na który byśmy czekali, a więc odwrót od tej polityki, którą w tej chwili Rosja prowadzi, i powrót do współpracy z Zachodem. Bo... Z tego, co wiem, pan jeszcze pracuje, zajmuje się taką grupą, międzynarodową grupą koordynacyjną na rzecz Ukrainy. Dobrze mówię, która właśnie powstała dlatego, żeby przeciwdziałać dezinformacji, rosyjskiej dezinformacji, która dotyczy Ukrainy.
Tak. I to jest grupa międzynarodowa, która, w której pracują przedstawiciele różnych państw, oczywiście Ukrainy. Również dlaczego to jest ważne i w jaki sposób ta grupa, czym zajmuje się ta grupa, jeżeli mówimy o praktyce? Tak, istotnie. W naszym podejściu do walki z dezinformacją na pierwszy plan w tej chwili wybija się konkret. Panie redaktorze, mieliśmy przez wiele lat taki etap diagnozy, co się dzieje, prawda? I pewnej takiej opieszałej reakcji na rosyjską dezinformację. W tej chwili przyszedł czas, żeby dużo bardziej skutecznie, bardziej asertywnie odpowiadać na te zagrożenia. I takim właśnie projektem jest grupa informacji na rzecz Ukrainy. Ona polega na tym, żeby wspomóc Ukrainę przy jej jakby współudziale i współdecydowaniu o tym, jakie projekty będziemy realizować w ramach tej grupy, byśmy dotarli z prawdą o wojnie w Ukrainie do państw globalnego południa, gdzie mamy do czynienia z bardzo intensywną dezinformacją rosyjską, wspieraną również przez Chiny niestety, które są właścicielem wielu mediów, czy to w Afryce, czy w innych państwach globalnego południa. W związku z tym chcielibyśmy, aby ta prawda o Ukrainie docierała do tych opinii publicznych na globalnym południu poprzez liderów opinii publicznej i influencerów z państw właśnie tych regionów. Innymi słowy, chcielibyśmy, żeby przyjeżdżali do Polski, jechali do Ukrainy, wracali i opowiadali po prostu to, co wynika z ich obserwacji, z ich postrzeżeń. I przykładem takiej działalności tej grupy był przyjazd do Polski osoby wpływowej z Argentyny, tak? Takiego wpływowego TikTokera, jak się mówi, który ma 2 miliony obserwatorów. Przyjechał do Polski, opowiedzieliśmy o tym, co się dzieje w Ukrainie w obecności ambasadora Ukrainy, który wówczas rezydował w Polsce, taki specjalny ambasador do spraw komunikacji strategicznej Aleksandr Szczerba. I z tym przekazem dotarliśmy do wielu milionów osób w Argentynie. To były bardzo konkretne projekty, które na tym prostym schemacie będą się opierać. Niewątpliwie są różne tematy, które również próbuje wykorzystać propaganda i o tym mówią media rosyjskie, media rządowe w Rosji. Mam na myśli relacje polsko-ukraińskie, które generalnie są dobre, widzimy te przykłady na co dzień. Z tym tylko, że są pewne problemy, które przede wszystkim dotyczą historii. I tutaj moje pytanie jest takie, czy w tej sytuacji, kiedy mamy wojnę, mamy różnego rodzaju dezinformacje, czy warto rozmawiać na te trudne tematy, czy jednak ta historia, trudna historia w relacjach dwóch narodów powinna zostać jakby na później, a my teraz zajmujemy się tymi sprawami, które są jakby aktualne dla nas. Czy jednak te trudne tematy również, na przykład dla nas, jako telewizji Belsat, mogą być ciekawe? I w jaki sposób o tym mówić? Panie redaktorze, ja zakładam, że pan życzy mi dobrze. Niewątpliwie. I że chciałby pan, żebym pozostał na tym stanowisku, na którym jestem. Więc ja nie mogę panu powiedzieć nic innego niż to, co mówi mój szef, minister spraw zagranicznych, że o tych sprawach powinniśmy rozmawiać tu i teraz. Prawda? To są sprawy, które sobie nie odejdą z powodu decyzji politycznych, że nie będziemy o tych problemach mówić ze sobą. Dlatego, że to są kwestie, które absorbują społeczeństwa. Tak? Społeczeństwo polskie, społeczeństwo
ukraińskie, więc musimy znaleźć jakiś sposób, żeby o tym w sposób konstruktywny rozmawiać. Prawda? To nie są sprawy zresztą, których nie można by było załatwić, moim zdaniem. Więc jak najbardziej dialog o tym, co się wydarzyło, o prawdzie, prawda? Uhonorowanie tych, którzy zginęli i zadośćuczynienie rodzinom. Tego wymaga, wydaje mi się, takie ludzkie podejście do tych bardzo, bardzo bolesnych kwestii. I one nie powinny nam przeszkadzać we wspólnej walce z agresją rosyjską. Pytam o to właśnie dlatego, że niestety przede wszystkim Rosja i media rosyjskie oczywiście na ten temat mówią we własny sposób, tak żeby pokazać, że tej przyjaźni pomiędzy Ukrainą a Polską nie ma i tak naprawdę to, o czym na przykład mówią władze w Polsce, to nie do końca jest prawda i tak dalej. I pytanie, czy tematyka, którą propaganda wykorzystuje, jakby może być również tematyką, którą my możemy się zajmować tam w taki sposób, żeby po prostu pokazać to inaczej i dać do zrozumienia, że jesteśmy gotowi do trudnych rozmów. No tak, ale to oczywiście jest Państwa decyzja. To zależy od Państwa polityki redakcyjnej. Ja uważam, że o tym powinniśmy rozmawiać, ale jednocześnie mówić bardzo głośno, że te narracje, którymi Rosja próbuje zatruć polską przestrzeń informacyjną, są kłamstwem, prawda? Że nie ma w Polsce ambicji, żeby dokonywać jakiegoś nowego podziału na Ukrainy. To jest absolutne kłamstwo. Nikt rozsądny w Polsce o tym nie mówi, ani nie ma takich planów, więc umówmy się, że to, co jest najistotniejsze, z czym Rosjanie próbują docierać przede wszystkim chyba, też docierają do swojego społeczeństwa w Rosji, ale też próbują te wątki eksponować w swojej działalności na Zachodzie, żeby temu kategorycznie się przeciwstawiać. Prawda? Wydaje mi się, że akurat w Unii Europejskiej na Zachodzie jest duży poziom jakby zrozumienia naszych racji i z naszym przekazem o tym, jaka jest prawda historyczna, się przebijamy. Chcemy to zrobić jeszcze bardziej skutecznie oczywiście. Stąd między innymi w tym pierwszym członie nazwy Departamentu jest komunikacja strategiczna, prawda? Przeciwdziałanie dezinformacji jest strasznie istotne w kontekście sankcji wobec sprawców dezinformacji, w sensie regulowania również mediów społecznościowych, żeby tam ta dezinformacja nie szalała, ale być może jeszcze istotniejszy jest ten przekaz naszych opowieści, to tego, co my byśmy chcieli powiedzieć i opowiedzieć o polskiej historii, o polskich celach polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, o polskich relacjach z Ukrainą, o tym, w jaki sposób wspieramy Ukrainę przez ostatnie lata, o tym, że na Ukrainę przeznaczyliśmy ponad 3% produktu krajowego, było to ponad 100 miliardów złotych. Także to są fakty, z którymi chcemy docierać również do odbiorców na Zachodzie i dawać im przykład, że można i że trzeba nawet robić więcej w przypadku niektórych państw zachodnich. Jeżeli chodzi o dezinformację, wiemy, że w MSZ-cie cały departament, który tym się zajmuje, natomiast mam na myśli inne kraje Unii Europejskiej. Jak wygląda ta współpraca z Niemcami, ze Francją?
czy tam tak samo władze dostrzegają ten problem dezinformacji, jak teraz Polska współpracuje w tym zakresie z innymi krajami Unii Europejskiej. Wie pan, tak naprawdę Niemcy i Francja wytyczały pewne standardy przeciwdziałania dezinformacji, przyjmując u siebie regulacje prawne, które zostały przeszczepione na grunt Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej. W postaci pewnych regulacji, które w tej chwili wdrażamy i jest potrzeba, żeby je wdrażać jeszcze bardziej skutecznie. Więc w tym sensie tworzymy, myślę, taki w tej chwili dobry tandem to może nie jest dobre słowo, ale ten trójkąt weimarski, który ma rzeczywiście pewną siłę taką polityczną, zyskał na sile politycznej. Niemcy, Polska, Francja. I Francja, tak, i również w kwestiach dezinformacji w tej formule podejmujemy pewne inicjatywy, które mam nadzieję będą również przyjmowane na szerszym gruncie w Unii Europejskiej. Myślimy też o tym, w jaki sposób wspierać wspólnie właśnie w ramach trójkąta, ale jako Unia Europejska niezależne media, do których również należy Bielsat, więc tutaj jest, wydaje mi się, jesteśmy w takim momencie rzeczywiście, gdzie możemy zaproponować inicjatywy, które będą w Unii Europejskiej zyskiwały akceptację. Również jeżeli chodzi o nowe regulacje, jeżeli chodzi o nowe sankcje. I generalnie po prostu musimy w sposób zdecydowanie bardziej skuteczny i stanowczy przeciwdziałać temu, co robi Rosja. Więc jeżeli chodzi o reżimy sankcyjne, one są wzmacniane, prawda? Coraz więcej podmiotów czy sprawców dezinformacji będzie trafiało na listy sankcyjne. Jeśli chodzi o regulacje prawne, myślę, że będziemy iść w kierunku takim, że ten proceder dezinformacyjny w sieci będzie coraz trudniej. Wie pan, to nie jest tak, że my natychmiast uporamy się z wszelkimi problemami, bo są kwestie prawne z tym związane, są kwestie, wie pan, samego modelu biznesowego, które przyjęły platformy, prawda? Jest kwestia algorytmów. Mieliśmy ostatnio wybory we Francji, mieliśmy wybory w Finlandii w styczniu tego roku, kiedy okazuje się, że te algorytmy na YouTubie kierowały uwagę odbiorców ku treściom takim bardziej skrajnym, radykalnym, prawda? Więc jest kwestia moderowania też treści przez platformy. Musimy o tym z samymi platformami rozmawiać i mam nadzieję, że podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej od stycznia tego roku, przyszłego roku, będziemy mogli ten dialog posunąć do przodu i coraz bardziej wzmacniać. Również w ramach nowych inicjatyw, bo pojawiają się nowe inicjatywy, wola polityczna w Unii Europejskiej ewidentnie jest bardzo mocna, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała europejską tarczę na rzecz demokracji i w ramach tej tarczy również musimy stworzyć silniejsze instrumenty przeciwdziałania dezinformacji rosyjskiej. Tak jak już mówiłem, wspieranej też przez Chiny. To jest też jeden z problemów, szczególnie na globalnym południu, tak jak mówiłem, gdzie Chiny są właścicielem wielu lokalnych mediów. Panie ambasadorze, pan powiedział o Finlandii. Wiem, że pan bardzo dobrze zna Estonię, Finlandię, Węgry. Te kraje, gdzie mówią w tych bardzo trudnych językach dla nas. Myślę, że już nie jest tajemnicą, że pan wybiera się do Helsinek i pan będzie tam reprezentował Polskę jako szef placówki dyplomatycznej. Finlandia jest bardzo takim ciekawym krajem, moim zdaniem jeszcze dlatego, że przez cały czas po II wojnie światowej to był kraj, który próbował podtrzymywać takie bardzo dobre relacje ze Związkiem Radzieckim, później
później z Rosją. Widzimy, że po inwazji 22 roku na Ukrainę ze strony Rosji sytuacja zupełnie się zmieniła. Teraz Finlandia, no moim zdaniem, reprezentuje taki kraj, to jest kraj, który prowadzi bardzo konkretną i ostrą politykę, jeżeli chodzi o wschód, członkostwo w NATO i zamknięcie granicy z Rosją. Jakie są relacje teraz Polski i Finlandii, jeżeli chodzi o sprawy wschodnie, tak zwane sprawy wschodnie, bo są różne rzeczy bardzo podobne. No, przede wszystkim ten kryzys migracyjny, który na granicach Polski i Finlandii był stworzony przez Rosję i Białoruś. Jak te relacje wyglądają? Gdzie tutaj główne zadanie? No i dla pana jako osoby, która będzie reprezentować Polskę w Finlandii. Tak, no znaczenie Finlandii i w ogóle regionu bałtyckiego, regionu nordyckiego wzrosło w ostatnich latach, a po przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO dodatkowo. No o znaczeniu tych relacji niech świadczy to, że honorowym gościem narady rocznej ambasadorów Polski w tym roku był prezydent Finlandii Alexander Stubb. Z jego rozmów, z jego prezentacji podczas narady wynika, że bardzo spoglądamy na te wyzwania, jakie stawia nam Rosja, w sposób bardzo podobny. Również w kwestiach migracyjnych mówimy tym samym językiem i będziemy chcieli wykorzystywać to wsparcie Finlandii dla naszych celów związanych z prezydencją w Unii Europejskiej, kiedy ta polityka migracyjna będzie jednym z priorytetów. Więc to nasze takie współdziałanie w kwestiach ochrony granic, dzielenie się doświadczeniami. My mamy pewne rozwiązania zresztą techniczne, jeśli chodzi o ochronę granic, które możemy zaoferować Finom. Oni z kolei mają swoje pomysły na rozwiązania prawne, w jaki sposób chronić się przed tym sztucznym zalewem migracyjnym czy pseudomigracyjnym. Więc na te sprawy patrzymy bardzo podobnie. Zresztą jeśli chodzi o kwestie polityki i w NATO, i w Unii Europejskiej, można powiedzieć, że jesteśmy bardzo bliskimi partnerami w tej chwili, jeśli chodzi o te sprawy. Więc to jest taka okoliczność, która będzie sprzyjać mojej misji. A ponieważ pracowałem wcześniej w Finlandii, znam ten język i pracowałem też w NATO przez długie lata, więc myślę, że to będzie dobra podstawa do tego, żeby te relacje umacniać z Finami. Natomiast ten wątek dezinformacyjny, o którym mówimy dzisiaj przede wszystkim, w kontekście Finlandii jest bardzo ciekawy, dlatego że Finowie i zresztą Nordycy stworzyli najbardziej odporne społeczeństwa na dezinformację. Akurat jak pan spojrzy na wpływy czy w ogóle wpływy dezinformacji, czy obawy przed dezinformacją w Europie, to północ jest najbardziej odporna, południe mniej. Są różnice, jeżeli chodzi o poszczególne państwa. I my tak naprawdę u siebie, i dobrze by było, gdyby Europa właśnie w kierunku tych standardów nordyckich podążała, zarówno jeśli chodzi o wiarygodność mediów, to jest kluczowe, wiarygodność instytucji publicznych, ale też edukację medialną. To jest szalenie istotne i my to też w naszym zespole, rozwijając pracę międzyresortową w Polsce, na to zwracamy szczególną uwagę, by z Ministerstwem Edukacji rozwijać te elementy, które mogą być wprowadzane do szkół i sprzyjać rozwijaniu krytycznego myślenia u użytkowników mediów współczesnych. Mówi się, że na pierwszym miejscu walki z dezinformacją w Finlandii stoi krytycznie myślący obywatel. I to jest nasze zadanie, prawda? Myśmy stworzyli ten departament w MSZ-cie po to, żeby
wiadomo było, że jest to miejsce, które zajmuje się tak poważnym problemem dla bezpieczeństwa państwa w samym MSZ-cie, a więc jest to takie spoiwo w systemie polskiej dyplomacji, o którym wszyscy powinni wiedzieć i w sytuacji, kiedy coś się dzieje złego, wiedzieć, do kogo mają się zwrócić o wsparcie, ale też, żeby w skali kraju koordynować wysiłki międzyresortowe, a więc Ministerstwo Edukacji, a więc Ministerstwo Sprawiedliwości, mówiłem o sankcjach, a więc służby, z którymi wymieniamy się informacjami o tym, kogo wpisywać na listy sankcyjne, a więc media, prawda. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli, a mianowicie takie całościowe podejście do walki z dezinformacją zakłada współdziałanie instytucji państwa czy rządu społeczeństwa obywatelskiego. I przy ministrze spraw zagranicznych stworzyliśmy Radę do spraw odporności na dezinformację, która będzie nas wspierać, ale też to będzie taka droga dwustronna, prawda? Ruch dwustronny i my będziemy wspierać społeczeństwo obywatelskie, byśmy mogli sobie z tym zagrożeniem poradzić. I poniekąd nakładamy sobie troszkę taki, wie pan, taki instrument kontroli nad tym, co robimy. Chcemy pokazać, że w sposób transparentny przeciwdziałamy dezinformacji, bo jest kwestia, prawda, regulacji prawnych i wolności słowa. Jak tu zagwarantować, żebyśmy nie poszli za daleko z tym wszystkim? Społeczeństwo obywatelskie może nam pomagać i mam nadzieję, że prace tej Rady do spraw odporności będą bardzo konkretne, skuteczne i ich efekty poczujemy niebawem.